Siemano, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym się odnieść do tematu, który ostatnio dość regularnie z jakiegoś powodu na moim feedzie wszelakim występuje. Otóż chodzi o perfekcję techniczną, czy może jej brak. To znaczy, wyszło ostatnio parę badań, może nie tak ostatnio nawet, ale z jakiegoś powodu ostatnio jest o nich głośniej. Natomiast na temat tego, czy tam kręgosłup da się utrzymać neutralnie w trakcie dźwigania, czy się nie da utrzymać neutralnie, czy to szkodzi, czy to nie szkodzi. Okazuje się, że nie tak bardzo, jak można by się spodziewać. Często widzę też hejt na zapadające się kolana, a w zasadzie na to, że ktoś to poprawia do środka, w sensie w przysiadzie i tym podobne rzeczy. I chciałbym się do tego dzisiaj odnieść. Także zapraszam! Przede wszystkim ok, poniekąd jakby dociera to do mnie i badania do mnie przemawiają. Ok, ja nie jestem nazistą technicznym, znaczy dobra, jestem, ale no nie nazistą technicznym. Generalnie zależy mi na tym, żeby moi podopieczni dźwigali poprawnie, cokolwiek to znaczy. Z grubsza znaczy to zdrowo dla nich, tak żeby ich nic nie bolało i żeby ani w tym momencie w trakcie dźwigania za bardzo, poza mięśniami, które pracują, ani na dłuższą metę, żeby tam się nic nie wytworzyło u nich. I teraz zadajmy sobie pytanie, na jakim poziomie można przestać zwracać aż tak dużą uwagę na technikę. Uważam, że na żadnym zawsze się powinno zwracać, bo prawdziwa siła techniki się nie boi. To brzmi zabawnie i jest w tym ziarno prawdy, ale generalnie raczej nie szedłbym w tą stronę. I teraz na pewno u osób początkujących bardzo mocno czepiałbym się techniki, żeby te plecy były proste, żeby te kolana się nie zapadały i tak dalej, z tego względu, że to jakby nie ulega wątpliwości, że jeżeli tego nie opinujesz od początku, zaniedbasz, to dość szybko można się nabawić albo czegoś paskudnego, albo po prostu przestać notować dalsze postępy i to jest pewnik, tak jakby, no to jest sprawdzone na ludziach. W praktyce tego nawet nie trzeba za bardzo badać. Zresztą ciężko by było coś takiego zbadać, bo to jest rzecz, która zajmuje jakby dłuższy proces. Więc teraz no, należałoby według mnie, zwłaszcza u początkujących, pilnować tej techniki, choćby nie wiem co. Co innego u osób bardziej zaawansowanych. Wtedy, wiadomo, możemy sobie pozwolić na pewne odstępstwa, jeżeli mamy pewność, że w ruch zaangażowane są wszystkie mięśnie, które być powinny, bo to, że plecy są zaokrąglone gdzieś tam, to niekoniecznie musi znaczyć, że mięśnie, które odpowiadają za utrzymanie tej krzywizny, jakakolwiek by ona nie była, wykonują swoją robotę. Natomiast u początkujących najczęściej one będą wykonywać swoją robotę bardzo słabo i jeżeli jakby nie zadbamy o to, żeby one, powiedzmy, odpaliły mocniej, to może się jakby... Każdy ruch ma setki możliwości kompensacji, żeby go wykonać i te kompensacje będą się pojawiać, jeżeli mięśnie, które w ruch są zaangażowane, nie mają z jakiegoś powodu tyle siły, ile powinny, żeby go wykonywać. I tu jest miejsce na jakby pytanie albo stwierdzenie, które ostatnio gdzieś tam na Instastory zrzucałem z zapytaniem, co o tym sądzicie i tam się Kacper wypowiedział, dziękuję za to, nie odpisałem ci nic, ale teraz jakby nawiążę, o co mi chodziło w ogóle wtedy, dlatego nie odpisywałem i teraz jakby wytłumaczę swoją myśl. Na treningu postępy robimy dzięki pilnowaniu techniki generalnie, jakakolwiek by to nie była technika, bo do tego, co jest dobrą, poprawną techniką, to też zaraz dojdę. Natomiast no, na treningu robimy postępy dzięki utrzymaniu techniki, a na zawodach bijemy rekordy pomimo błędów w technice wykonania. I tego bym się trzymał, czyli uciekające plecy, kolana, cokolwiek innego, odgięcia w presach i tym podobne, uciekający łokieć gdzieś tam, to jest efekt tego, że obciążenie było już duże. Jak robisz ciężar maksymalny, submaksymalny, no to znaczy, że jakbyś go wykonywał perfekcyjnie, to najprawdopodobniej nie jest to ciężar maksymalny ani submaksymalny. Może i submaksymalny jeszcze, ale maksymalny, no to już jakby ciężko. Czyli jakby zmierzam ku temu, że rekord wykonany pięknie, perfekcyjnie, to nie jest najprawdopodobniej rekord, bo przy bardzo dużych ciężarach coś musi uciec. To będą niuanse, drobne szczegóły, które mało kto będzie w stanie wypatrzeć, ale jednak. I pilnowanie się tego, żeby perfekcyjnie dźwigać, będzie najczęściej zwyczajnie stopowało wasz
progres. Będziecie wolniej szli do przodu albo w ogóle może w pewnym momencie. Także takie dbanie aż nazwy do technikę uważam jest drobną przesadą, natomiast nie uważam, że nie należy o nią dbać w ogóle i mieć to w dupie, że plecy się zginają, bo przecież wyszły badania, że to nie jest niebezpieczne. Bo co do badań też za chwilę się wypowiem, a właściwie jak już jesteśmy przy tym. Na badania też tak trzeba trochę jednym okiem patrzeć, bo wszystko zależy od tego, kto był badany, jaki był w ogóle cel badania, kto był badany, czyli jaka grupa w sensie była badana, jaki był cel badania, co ono miało wykazać, więc też te badania po prostu są w różny sposób wykonywane i jak ktoś w ogóle śledzi badania, to na upartego można na jeden temat znaleźć sześć badań, z których trzy będą tym drugim trzem zaprzeczać. Więc tutaj też trzeba mieć trochę swojego rozumu. Najlepiej mieć trochę jednak praktyki z tego, jak się pracuje z ludźmi, żeby można było stwierdzić, na ile to okej, faktycznie, bo ja nieraz czytam badania i sobie myślę, robiłem tak i u mnie jednak się psuli, a może czegoś innego nie dopatrzyłem, okej. I wtedy jakby staram się zweryfikować pewne rzeczy, natomiast nie zawsze te badania, które czytam, pokrywają mi się z tym, co ja obserwuję. To nie znaczy, że ja wiem lepiej, ale coś w tym może być. Oczywiście często zdarza się też, że badania potwierdzają coś, co faktycznie ma miejsce też w treningach i to widać. Także z tymi badaniami jest różnie. One nam nigdy nie dają pewności żadnej. No i kolejny temat to jest jeszcze pytanie, czym jest poprawna technika? Jedno, co wyniknęło z tych badań teraz, tam a propos zginania pleców, no to faktycznie nie jesteśmy w stanie stwierdzić, kiedy czyjeś plecy są ustawione neutralnie. Ale to jak prowadzisz ludzi, jakby zajmujesz się podopiecznymi, to nigdy nie było dla mnie tajemnicą. Zawsze wiedziałem, że ktoś może mieć lordozę bardziej pogłębioną lub mniej pogłębioną. Nigdy nie było tajemnicą dla mnie też, że może ja perfekcyjnie ruchu nie widzę i to, co mi się wydaje, że już jest ok, może jeszcze nie być ok, albo już być jakby wiadomo. Aczkolwiek muszę obrać jakiś azymut, jak prowadzę ludzi i przez tyle czasu, ile prowadzę ludzi, zazwyczaj ten mój azymut się sprawdzał. Natomiast jeżeli się nie sprawdzał, to też byłem w stanie do tego dojść, że może jednak czegoś nie dopatrzyłem. W każdym razie, pewne rzeczy jest ciężko stwierdzić, czy coś jest już neutralnie, czy nie. Tutaj bardziej wchodzi już w grę coach eye, czyli ty musisz po prostu z tego, co wiesz z badań i książek i z tego, co masz w praktyce, umieć po prostu rozróżnić, domyślić się, wypatrzeć. Natomiast jeszcze właśnie poprawna technika może znaczyć bardzo wiele, bo możemy mieć jedno ćwiczenie i dwie osoby i u każdej z tych osób, dajmy na to martwy ciąg sumo, będzie wyglądał zupełnie inaczej i nie można powiedzieć, że jedna z tych osób robi źle. Inaczej, można teoretycznie tak względnie, ciężko powiedzieć nawet czy obiektywnie, mniejsza o to. U jednej osoby będzie wyglądał zupełnie inaczej, u drugiej będzie zupełnie inaczej wyglądał i obie te techniki mogą być poprawne, bo dostosowanie techniki zależy od parametrów tej osoby. To jest bardzo wiele parametrów. Chociażby to, jaki jest cel tego ćwiczenia, po co ta osoba konkretna wykonuje w tym momencie ten martwy ciąg, dajmy na to sumo. Jakie ma proporcje kostne, czy aby na pewno to ustawienie jest najbardziej efektywne dla tej osoby, na jakim sprzęcie wykonuje to ćwiczenie, jaką ma mobilność, bo to do tego też trzeba dostosować tą technikę. Więc jakby poprawna technika to jest bardzo szerokie pojęcie, bo wszystko zależy od tego, co my chcemy uzyskać. Czyli de facto nie ma czegoś takiego jak poprawna, inaczej jest, ale to nie jest takie zero-jedynkowe, o tak. Bo nie można powiedzieć, że pompka z łokciami wypchniętymi na zewnątrz i z ramionami delikatnie zrotowanymi do wewnątrz jest niepoprawna. Jakkolwiek nie za dobrze wygląda i raczej nie stosuje ich za dużo, to może się okazać, że w jakimś konkretnym przypadku wykonywanie pompki w ten sposób może być przydatne. Więc niepoprawna technika istnieje tylko w stosunku do celu, jaki my chcemy uzyskać. Czyli niepoprawnym będzie stosowanie, tylko ciężkich przysiadów w momencie, kiedy ktoś chce jak najwyżej skakać. Na przykład. Albo niepoprawnym będzie kazanie robić komuś
pompki w taki sposób, który będzie wpływał, nie wiem, niekorzystnie na jego, na zdrowie jego barków z jakiegoś powodu, a nie będzie mu koniecznie potrzebny do czegokolwiek. Przykładowo, blokować ramiona, ciężar w ramionach nad głową można na dwa sposoby. Można to zrobić w retrakcji depresji, czyli przy łopatkach ściągniętych do tyłu w dół, i można to zrobić w retrakcji i elewacji, i żaden z tych sposobów nie będzie jakoś szczególnie niepoprawny. Wszystko zależy od kontekstu. Jeżeli mamy kogoś, kto chodzi z nadmierną elewacją na co dzień, bo ma gdzieś tu przypięte te kaptury, plecy i te barki ma za bardzo wysunięte w dół, a możliwość depresji łopatki jest znikoma, no to raczej będziemy z tym kimś pracować nad tym, żeby poprawić mu tą depresję łopatki, żeby mu te łopatki szły w dół. I odwrotnie, jeżeli ktoś ma ograniczoną bardzo elewację, no to będziemy pracować mocniej z elewacją, żeby też poprawić ruch w tym zakresie. I a propos techniki, jeszcze kiedyś usłyszałem takie zdanie, a propos martwego ciągu to było bodajże, że na przykład wybór techniki, czy sumo, czy klasyk, czy też nawet ustawienia w samej jednej z tych pozycji, w klasycznym, czy w sumo. Mówię na przykładzie martwego, ale to w zasadzie do każdej techniki się tyczy. Można sobie poustawiać kogoś pod to, jak fizycznie, teoretycznie powinno być najlepiej, ale ostatecznie zawsze i tak będzie najważniejsza preferencja tej osoby. I tutaj na początku myślałem, że nie, że fizyki się nie da oszukać, tylko tak teraz jakby z biegiem czasu i z praktyką, jak się nad tym zastanowić, no to znowu bardzo ciężko jest określić, kiedy ustawienie względem jakby fizyki, czyli tam, czy biomechaniki, ustawienie kogoś będzie bardzo trudne, bo nie mamy aż takich pomiarów w oczach, żeby móc to stwierdzić. Jedyne, co możemy zrobić, to na czuja, i to raz się sprawdza lepiej, raz gorzej, w zależności od tego, na ile ty masz ten marynarski nos. Więc faktycznie może tak być, że wbrew wszelkim jakby przesłankom, często preferencja osoby, która dźwiga, będzie znaczyła więcej, bo z tego też wynikało będzie to, że ta osoba będzie w tej preferencyjnej technice po prostu wykonywać więcej ruchu i więcej pracować, i siłą rzeczy wypracuje lepszą efficiency, efektywność tej techniki, i tyle. Także podsumowując, nie idźmy w skrajności, że nie idźmy ani w nazizm techniczny, ani nie idźmy w stronę totalnego olewatorstwa techniki, tylko powinno to zawsze być gdzieś po środku, z odrobiną takiego zastanowienia się na chłodno i rozeznania jakby w temacie, i tak będzie jednak bezpieczniej niż, albo całkowicie inaczej, bezpieczniej. Nazizm techniczny jest bezpieczny, chociaż też różnie bywa w zasadzie, ale generalnie na pewno jest bezpieczniejszy niż ta druga strona medalu. Natomiast najlepiej jest po środku, to znaczy zachować jakąś drobną tolerancję dla odstępstw od techniki, z tego względu, że one pozwalają nam jednak iść dalej, wyżej. No. Także to by było na tyle dzisiaj. Dzięki za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdro, Oru. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanał i kliknąć łapkę w górę. Jo!